to dzień dobry, panie pośle, kłaniam się, witamy bardzo serdecznie o poranku. Dzień dobry, witam serdecznie. Kłaniam się. Słyszał pan już pewnie o wpisie Romana Giertycha, czytał pan być może ten wpis. Czytałem. Szykuje się, chyba, nie wiem czy to nazwać awantura, kłótnia, czy po prostu ostra rywalizacja, no bo Roman Giertych nie wyklucza tego, że pomimo waszych ustaleń na opozycji weźmie udział w wyborach i wystartuje nie tylko przeciwko kandydatowi PiS, ale także siłą rzeczy przeciwko kandydatce opozycji, którą w Warszawie jest pani posłanka Magdalena Biejat. Co pan na to? No cóż ja mogę powiedzieć. Przede wszystkim to dzień dobry państwu. Witamy serdecznie. Roman Giertych nie został zgłoszony przez żadną partię polityczną i żadna partia polityczna nie chciała się do niego przyznać. Zwalanie winy dzisiejsze to przez lewicę nie startuje. Wydaje mi się dość kuriozalne, bo nie słyszałem przez wiele tygodni, żeby któraś partia przyszła i powiedziała odważnie: Roman Giertych jest moim kandydatem. Nie powiedziała tego Platforma, nie powiedział... No my jak pytaliśmy nawet w tym tygodniu polityków Polski 2050 i Koalicji Obywatelskiej o Romana Giertycha, to no miałem zawsze takie poczucie, że nie jest to jakiś najwygodniejszy temat o poranku. Nie, no prawda jest taka, że wszyscy politycy opozycji z wyłączeniem lewicy, bo mówiliśmy od początku o tym jasno, pochowali w sprawie pana Romana Giertycha głowę w piasek, mówiąc, że nie będą go zgłaszali. No to skoro go nie zgłosili, to kandydatem nie jest. A to, że obywatel chce wystartować i ma jakąś chęć startowania, to każdy może startować. Nikt na lewicy się Romana Giertycha nie boi. Warto jednak przypomnieć też przy tej okazji, że Roman Giertych był jednym z najgorzej ocenianych ministrów edukacji. Wprowadzał mundurki, chciał zamordyzm wprowadzać w polskiej szkole taki, że przeciwko niemu na ulicę wychodzili uczniowie protestować i robili to młodzi ludzie i starsi ludzie. Sam uczestniczyłem w tych protestach, więc pamiętam, jaki to był czas roku 2006, roku 2007. Dla mnie żaden... Ale czy nie było tak, bo można się już pogubić, szczerze mówiąc, z tej dyskusji wokół Romana Giertycha, natomiast czy nie było tak, że jednak, no było tak, bo sam Szymon Hołownia to powiedział publicznie, że co prawda nie jako swojego kandydata, ale jednak zgłosiła go Partia Polska 2050. Sam Szymon Hołownia i Michał Kobosko mieli to uczynić. Gdyby to zrobili i gdyby go zgłosili, to by wystartował w jednym z miejsc, gdzie startują kandydaci i kandydatki Szymona Hołowni. A jakoś to się nie wydarzyło. No więc jak ktoś walczy o swoich ludzi, tak jak Lewica walczyła, to oni są na listach. Zresztą tak uczciwie panu powiem, jeżeli Szymon Hołownia chce zgłosić Romana Giertycha, to niego weźmy na swoje listy z PSL-em. No, co to jest za problem, żeby zaproponował, że Roman Giertych będzie startował z list Szymona Hołowni z trzeciej drogi. Znaczy, albo się kogoś wstydzimy, albo się do niego przyznajemy. No, na lewicy my nie mamy problemów z tym, żebym ja panu powiedział otwarcie: popieram Magdę Biejat, bo jest najlepszą kandydatką do Senatu. Ja nie mam problemów, żeby moich kandydatów, bez względu gdzie startują, czy w Nowym Sączu, czy w Gdyni, czy będą startowali na Podlasiu, czy na Dolnym Śląsku, powiedział: to są świetni kandydaci, bo lewicowi, bo rozmawialiśmy z nim, bo mamy serce po lewej stronie i wszyscy mamy podobne poglądy. A tutaj jest jakaś taka dziwna gra. Każdy mówi: nie wiem, nie rozumiem, poczekam, zobaczę. No hej, albo masz odwagę i rzeczywiście bierzesz na listę i mówisz: to jest mój kandydat, biorę za niego odpowiedzialność, albo uciekam od tego. Dlaczego inni się tego wstydzą? Jak ktoś się kogoś nie wstydzi, to go przytula. Jak się ktoś kogoś wstydzi, to ucieka od odpowiedzi. To jest mój krótki komentarz do całej sprawy pana Giertycha. No to pójdźmy tylko jeszcze o krok dalej, no bo jeśli Roman Giertych wystartuje w tych wyborach, no to będzie sytuacja dosyć niezrozumiała pewnie dla części wyborców opozycji. Roman Giertych, pomimo swojej przeszłości, ostatnio jest bardzo mocno środowiska Platformy Obywatelskiej czy Donalda Tuska, jest kojarzony całkowicie obecnie z opozycją, ma także swoje grono fanów, zwłaszcza w mediach społecznościowych. No, może to być niezrozumiałe dla wyborców opozycji, że de facto przeciwko kandydatowi PiS jest dwóch kandydatów w jakiś sposób jednak związanych z opozycją, czy bezpośrednio związanych z opozycją. Ja nie jestem w stanie zrozumieć tego, że Roman Giertych będzie chciał pomagać PiS-owi, bo de facto startowanie przeciwko kandydatowi opozycyjnego paktu to jest wspieranie PiS-u. Te głosy się rozproszą. I może wygrać się z PiS-u. Że może to właśnie... Jak patrzę sobie na deklarację, że Roman Giertych gdzieś wystartuje, gdzie miałby rozbijać głosy opozycji, to uczciwie oznacza to nie mniej więcej tylko to, że Roman Giertych będzie wspierał PiS startując do Senatu, bo będzie rozbijał głosy opozycji. I mówmy to odważnie, bo ja słyszałem wypowiedzi polityków Prawa i Platformy Obywatelskiej, słyszałem wypowiedzi polityków PSL-u, którzy mówili, że jeżeli ktoś wystartuje przeciwko paktowi senackiemu,
Kaczyńskiemu, to jest kolaborantem PiSu. No to dzisiaj chciałbym, żeby ci wszyscy politycy też podnieśli głowę i powiedzieli to samo. No, to nie jest tak, że można o kimś opowiadać, słuchaj, ty nie możesz kandydować, a z drugiej strony puszczać oko do kogoś innego. Nie tak dawno pan Szłapka z Nowoczesnej zawieszał za to, że chciał kandydować do Senatu obok paktu senackiego pana Petru. Przecież to się wydarzyło. No i wtedy był kolaborantem PiSu, a dzisiaj ktoś powie, no nic się nie działo? No nie. Znaczy, albo jesteśmy wszyscy w jakimś pakiecie ułożeni i mówimy sobie, razem współpracujemy, chcemy razem działać, mamy do siebie zaufanie i razem traktujemy ci, którzy startują koło paktu senackiego jako współpracowników PiSu, bo rozbijają głosy, albo komuś dajemy taryfę ulgową. Na lewicy nikt takiej taryfy ulgowej dla nikogo nie będzie miał. Po to był negocjowany tygodniami i nawet miesiącami pakt senacki, żeby ta sprawa została zamknięta i teraz ją zamykam, mówiąc te słowa. To zostawiamy pana Giertycha. Chciałem za to zapytać, czy był pan zdziwiony, że Adam Niedzielski został jednak zdymisjonowany? Nie, bo nad panem Niedzielskim od dawna się zbierały Tak, ale Jarosław Kaczyński jednak i premier Morawiecki przyzwyczaili przez ostatnie lata do tego, że no bardzo rzadko dymisjonują ministrów, nawet gdy jest wokół nich duża wrzawa. Ja myślę, że PiSowi nawet na rękę było to, że pan Niedzielski dał pretekst do tego, żeby zostać zwolnionym, dlatego że dla PiSu pan Niedzielski był zagrożeniem w postaci przeszłości, która za nim się ciągnęła, czyli wprowadzanie lockdownów, różnego rodzaju działania podczas pandemii. Dzisiaj PiS się od tego odetnie i powie, że to wszystko nie my. Więc pan Niedzielski położył głowę polityczną pod topór i dlatego, że ujawniał dane, co akurat za to mu się należała dymisja, bo doprowadzenie do sytuacji ujawnienia o innym człowieku danych wrażliwych, będąc w ich dyspozycji, to jest skandal. Ale Prawo i Sprawiedliwość, myślę, że cieszy się z tego, a pan Morawiecki robi dobrą minę do złej gry, ale Kaczyński się cieszy, że pozbył się trudnego zawodnika w całej tej grze wyborczej. No i mamy nową panią minister zdrowia, o której zrobiło się dosyć szybko głośna pani Katarzyna Sójka. Głośno zrobiło się ze względu na wypowiedź, chciałem powiedzieć, z przeszłości, ale ona nie jest z jakiejś bardzo dalekiej przeszłości, sprzed dwóch miesięcy. No, dokładnie. Gdy powiedziała, że kobiety w Polsce umierały, umierają i umierać będą, to toczyła się wtedy dyskusja wokół śmierci pacjentki szpitala z Nowego Targu, ciężarnej 30-letniej kobiety. Chciałoby się powiedzieć, zamienił wujek siekierkę na kijek. No i chyba jest właśnie tak z nowym ministrem, nową ministrą zdrowia, bo nie czuję, że mamy do czynienia z dobrą wymianą, a była szybka łapanka w nocy albo o poranku, żeby znaleźć kandydatkę na ministra zdrowia. No i znaleziono. I okazało się, że znaleziono kogoś, kto nie jest dzisiaj twarzą ochrony zdrowia, bo twarz ochrony zdrowia nie oznacza, że ktoś jest tylko lekarzem. Trzeba mieć jeszcze rozsądek w myśleniu o całym środowisku i o opiece nad osobami, którym ta opieka się należy. Więc pani Sójka, pomimo tego, że jest lekarzem, nie wykazała się mądrością, taką można powiedzieć emocjonalną, która dawałaby poczucie bezpieczeństwa kobietom, pacjentom, bo te słowa są skandaliczne. Opowieść o tym, że kobiety umierają, będą umierały i w ogóle to nic nadzwyczajnego, tak jakby powiedzieć, słuchajcie, w XXI wieku harujesz na grypę, to musisz umrzeć. No nie. Dla mnie to jest głupie i skandaliczne, niczym nie usprawiedliwione. Zresztą te słowa były też mocno już eksponowane podczas tej debaty, która się odbyła. Tylko wtedy po prostu nie mieliśmy do czynienia z ministrem, a z posłem. Więc uciekły w przestrzeni publicznej, ale dobrze zostały przypomniane, bo polityków PiSu trzeba pilnować. Trzeba pilnować, bo ja jestem przekonany, że dzisiaj, gdyby zdarzały się podobne sytuacje, że z powodu opieszałości albo braku zaangażowania lekarzy, ktoś by umarł, to pani Sójka przyjdzie i powie, że nic się nie stało. Zawsze, gdy człowiek umiera, a nie dostaje pomocy, a tak jest w przypadku wielu kobiet w ciąży, które mają ciążę zagrożoną życiem matki i nie jest im udzielana pomoc, powinny być te kobiety ratowane. Nie wiem, co by rekomendowała pani Sójka, ale boję się, że skazywałaby te kobiety na śmierć. Panie pośle, mamy już datę wyborów, 15 października. Nareszcie. A co, uważał pan, że za długo tutaj prezydent zwlekał? Jeżeli możemy uznać, że w Polsce ktoś nadużywał tej luki konstytucyjnej, która dotyczyła kampanii wyborczej, to naruszało to Prawo i Sprawiedliwość, bo Prawo i Sprawiedliwość prowadziło kampanię wyborczą, nielegalnie finansując ją z budżetu państwa, z fundacji, spółek, a ułatwiał im to prezydent. Więc nieogłoszenie wyborów 3 tygodnie wcześniej spowodowało, że te wszystkie pikniki, pikniczki, że te wszystkie informacje dotyczące tego, że ktoś zrobił jakieś banery, miliardy do regionu przyjrzał,
wojewódzkie, banery, które zawisły, no to są pieniądze, które poszły z budżetu państwa na rzecz promowania partii jednej, partii pana Kaczyńskiego, i to jest nielegalne. I trzeba powiedzieć, że prezydent puszczał oko do Prawa i Sprawiedliwości przez wiele tygodni, nie ogłaszając wyborów. Zresztą, jeżeli można w Europie, mówię o wyborach do Europarlamentu, ustalić się na wiele tygodni, miesięcy przed wyborami, już dzisiaj, przecież mamy sierpień 2023, wiemy, że 9 czerwca 2024 będą wybory do Europarlamentu. I w Europie można taki proces zaplanować, pokazać, że równość jest przede wszystkim najważniejsza dla uczciwości wyborów, no to w Polsce tej uczciwości nie było. Ta jedna z podstawowych przesłanek konstytucyjnych, można powiedzieć, ten stempel na tym, że wybory dla wszystkich będą takie same, został tu zachwiany. I jeszcze będzie zachwiany, bo pewnie do rejestracji komitetów PiS będzie wykorzystywał te wszystkie luki, kruczki konstytucyjno-prawne, żeby po prostu kasę mielić, bo mają do tego możliwości. W budżecie państwa rezerwy pozakładali olbrzymie i promują się. Więc mam pretensje do pana prezydenta, że zwlekał z tym tak długo, bo nic nie szkodziło na przeszkodzie ogłosić te wybory i powstrzymać PiS przed tym, żeby nielegalnie finansować kampanię. Jaka będzie pańskim zdaniem ta kampania? Bo z jednej strony retoryka jednej, drugiej strony jest taka, że to są wybory, bo to mówi właściwie i strona opozycyjna, i Prawo i Sprawiedliwość o najważniejszych wyborach po 89 roku. Nie wiem, czy pan również by się pod taką tezą mocno taką publicystyczną czy retoryczną podpisał. To po pierwsze, ale po drugie, jak pan sądzi z pańskiego doświadczenia? Będzie bardzo rzeczywiście ostro, bo mamy takie poczucie, że jak na polską politykę, to jest dosyć spokojnie. Spokojnie, bo jest sierpień, ale myślę, że kampania będzie jedną z najostrzejszych, jaką widzieliśmy. Co się może dziać? Czego się spodziewacie? Że nikt nie będzie brał politycznych jeńców. Czyli? To znaczy, będą wyciągane dokumenty, kwity, to co PiS zebrał. Będą zatrzymania, będzie prokuratura. Myślę, że będzie gra dokumentami, które zostały zbierane nielegalnie. W postaci tego, że ktoś podsłuchiwał, ktoś w jakiś sposób wykorzystywał materiały świadczące na przykład o wiedzy jakiejś operacyjnej. Albo wprost, będą fabrykowane materiały dla przeciwników politycznych. No przecież właśnie taki cel miała Komisja do Spraw Ruskich, która miała ścigać opozycję za to, że gdzieś współpracowała albo wspomagała. Co pańskim zdaniem z tą komisją się w końcu wybierzemy ją. Wydarzy. Myślę, że na najbliższym posiedzeniu. Na najbliższym posiedzeniu będą skazani członkowie i będzie ta sprawa domknięta i ona ruszy natychmiast. Ruszy komisja i będzie pogoń za królikiem, którym ma być każdy, kto jest przeciwko PiS-owi. Będzie szczucie, będzie wyciąganie dokumentów, będzie różnego rodzaju czarna kampania. Zresztą uważam, że Prawo i Sprawiedliwość spoliczkuje w sposób publicystyczny każdego, kto będzie chciał odebrać im władzę. Tu nie będzie miękkiej gry. Ziobro do spółki z panem Kamińskim, czyli szef resortu sprawiedliwości, z szefem resortu spraw wewnętrznych i służb specjalnych, zrobią wszystko, żeby Kaczyńskiemu wybory przynieść na tacy, ale też przed tym przestrzegam. Już raz Kaczyński z wybory w 2007 roku przegrał, kiedy używał służb. Wtedy sprawa pani Sawickiej, wtedy CBA, wtedy różnego rodzaju działania, nielegalne działania podejmowane wobec przeciwników politycznych skończyły się tym, że miała być łatwe zwycięstwo, okazała się gorzką porażką i wierzę, że tak teraz będzie. To znaczy, ja jestem przekonany, że opozycja się nie podda. My na lewicy mamy jasny przekaz. PiS musi zostać odsunięty od władzy, bo następne 4 lata rządów Kaczyńskiego to autorytarne rządy, których już później nie będzie łatwo od władzy wygonić. Kaczyńskiego trzeba pożegnać, powiedzieć mu żegnaj, rozliczyć PiS, ludzi winnych wsadzić do więzienia, postawić im zarzuty, dać im poczucie, że nie mogą być bezkarni, a później i w międzyczasie naprawiać państwo. Gospodarka, inflacja, relacje z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi, bezpieczeństwo, armia, to wszystko musi być zarządzone. Na tym polu jest jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się bardzo ważna. Odpolitycznienie mediów publicznych, to znaczy zamknięcie spraw tego, że szczujnia w telewizji, że telewizja jest nazywana szczujnią, no i przywrócenie wymiaru sprawiedliwości. I do tego opozycja też się zgadza i dlatego mocno lewica namawia między innymi do podpisania paktu sejmowego, żeby wszystkie partie opozycyjne współpracowały, podpisały dokument o wspólnym rządzeniu, żeby ludzie nie mieli wątpliwości, że my po wyborach się rozejdziemy, że nie będzie jakiejś współpracy, że nie chcemy razem być po wyborach. To trzeba pokazać wcześniej, dlatego ten propozycja lewicy o pakcie rządzenia, pakcie współpracy jest na stole. Ile liczymy, że jeszcze przed wyborami inni zdecydują się ją podpisać? To do tego jeszcze za moment wrócimy do waszej współpracy ewentualnej w ramach koalicji na opozycji, ale jeszcze w wątku tych poufnych danych. Będzie dzisiaj z nami w programie pan dr Piotr Pisula, który padł ofiarą tego, no właściwie tej kradzieży danych i opublikowania ich później dla milionów Polaków na Twitterze, bo to się właściwie wydarzyło. Donald Tusk później sugerował, że
że władza może mieć dostęp, czy może korzystać z tego, by właściwie wchodzić, nie wiem, na WhatsAppy, na Messengery. Czy pan uważa, że to się może rzeczywiście dziać? To znaczy... Nie uważam. Jestem przekonany, że to się dzieje. Czyli że co? Że... Znaczy... Polacy są. Że jeśli ktoś skrytykuje władzę, nawet jeśli nie jest osobą publiczną, nie wiem, gdzieś u siebie, lokalnie, to że rzeczywiście przedstawiciel władzy może czytać jego wiadomości na Messengerze? Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje wrażliwe dane do tego, żeby gromadzić materiał pomagający im wygrać w kampanii. Robili to w roku 2019, podsłuchując polityków opozycji i wgląd chcieli mieć do tego, co robią inne sztaby wyborcze. Będą to robili teraz i już robią to. Zbierają dane... Czy ma pan na myśli sprawę... Pana Brejzy. Pana Brejzy i Pegasusa. Tak. Znaczy, patrzę na ten rok 2019 i widzę kalkę roku 2023. PiS użyje wszystkich możliwych środków, w tym podsłuchiwania, inwigilacji, danych z cyberbezpieczeństwa, z naszych maili, z social mediów, czyli z Instagrama, czyli z TikToka, czyli z Facebooka. Po to, żeby wygrać wybory, będzie je agregował, czyli zbierał, przetwarzał w taki sposób, żeby podawać dawkę, która ma im zapewnić zwycięstwo. Nie wierzę, że jest jakaś świętość po stronie Prawa i Sprawiedliwości, że ją uszanują. Nie będzie tajemnicy internetowej, nie będzie tajemnicy korespondencji, nie będzie niczego. Jeżeli PiS-owi będą potrzebne jakieś dane, to pan Niedzielski i spółka pokazali, że mogą wyjąć każdą daną dotyczącą recepty, którą zrobiliśmy, zwolnienia lekarskiego, na którym byliśmy, informacji o tym, kiedy dostaliśmy mandat, gdzie jechaliśmy samochodem, jakie kupujemy zakupy, czy kupowaliśmy prezerwatywę, czy używamy środków antykoncepcyjnych i użyją to przeciwko obywatelom. O tym trzeba głośno mówić, bo takimi danymi można też szantażować. Czy nie trzeba ich publicznie wyciągać, bo my żyjemy w takim przekonaniu, że dane trzeba używać w mediach. Trzeba pokazywać, że ktoś coś zrobił, a je można wykorzystywać w sposób taki podprogowy. Pukać do obywatela albo do posła, kandydata na posła i powiedzieć: słuchaj, no wiesz, my wiemy, że ty tam masz coś na sumieniu, bo ty może z kimś się spotykałeś, bo ty może miałaś jakiś romans, bo ty może prezerwatywy kupiłeś. To jest wszystko coś, co nam się wydaje nieprawdopodobne, ale nietrudne do zorganizowania, bo i dane urzędów skarbowych, i dane z systemu PESEL, i z systemu recept można łącznie, wspólnie połączyć i można z nich wyciągnąć wnioski i można tym szantażować ludzi. O tym, że do takich zdarzeń mogło dochodzić, mówił chociażby publicznie, gdy odchodził z rządu Jarosław Gowin. Mówił trochę o przekupywaniu swoich posłów, ale też trochę o szantażowaniu. Proszę zdradzić kulisy. Takie sytuacje się dzieją regularnie? To znaczy, że posłowie, politycy są jakimiś prywatnymi wątkami szantażowani? Ja nie wiem, czy się dzieją, bo to nie wychodzi na światło dzienne, a nikt się do tego nie przyzna sam. Ale jestem przekonany, że ludzie, mając coś na sumieniu, muszą się bać, że władza to wykorzysta przeciwko tym, którzy mają coś na sumieniu. I nie chodzi o sprawy karne. Tu chodzi o sprawy światopoglądowe, tu chodzi o sprawy wątków osobistych, tu chodzi po prostu o zwykłe życie, które prowadzimy, nie zdając sobie sprawy, że wielki brat patrzy. A Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat wprowadziło takie rozwiązania w systemie prawa, takie możliwości, takie dała władzę służbom, że dzisiaj każdy obywatel może być bez decyzji sądu na krótki okres, ale podsłuchiwany, sprawdzany i może być wiedza o nim przeciwko niemu wykorzystana. Jeszcze raz podkreślam, nie w sposób jawny, tylko taki, który będzie mówił, że ktoś na kogoś się zaprosi na kawę i powie: Heniu, Ania, uważaj, bo wiesz, my wiemy, że ty coś tam robiłaś. Więc to nie jest strach, który należy wzbudzić. To znaczy, trzeba opowiedzieć, że w Prawie i Sprawiedliwości przekonanie o tym, że inwigilacja jest czymś normalnym, jest pewnością. Ich trzeba po prostu trzymać za rękę i pilnować, bo inaczej już dawno by nam ukradli państwo. Część wyborców opozycji, dlatego też zacząłem od Romana Giertycha, dzisiaj może się obawiać, że nawet jeśli przejmiecie władzę, to ze względu na różnego rodzaju różnice, no bo to byłby wtedy blok jednak złożony z ludzi mających różne poglądy w wielu kwestiach, nie tak jak w Zjednoczonej Prawicy, gdzie nawet jeśli ktoś ma tam inne, to liczy się jednak głównie i dosyć duży jest autorytet Jarosława Kaczyńskiego, więc tak. raczej każdy tam jest w stanie jakoś mniej więcej się dopasować. Trochę inaczej to wygląda na opozycji, wyobrażam sobie, że w kwestiach na przykład aborcji najbardziej konserwatywni politycy PSL-u mogą mieć zupełnie inne zdanie niż politycy lewicy chociażby. Ma pan w ogóle jakiś sposób na to, jakiś pomysł na to, jak zrobić tak, żeby się od razu nie pokłócić? Czy po prostu zakłada pan, że się na pewno pokłócicie, no ale trzeba będzie to tłumaczyć wyborcom w ten sposób, że macie różne poglądy? Różna jest opozycja, ale i mądra. My się nie pokłócimy, bo wiemy, jaki jest wspólny cel. Kaczyński nie może dalej rządzić. Pokazałem te wszystkie przestrzenie, które na pierwszym froncie trzeba załatwić.
odpolitycznienie mediów, gospodarka, walka z inflacją, pieniądze z Unii Europejskiej, naprawa wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwo. To jest na pakiecie na stole. Tu mamy zbliżone programy. I PSL z lewicą, i Platforma z lewicą. Nie ma problemu. Różnimy się w sprawach prawno-człowieczych. Dlatego proponujemy. Podpiszmy pakt rządzenia. Na 100 dni pierwsze i na rok. Pokażmy, jaki mamy plan, jakie ustawy. Tu nie chodzi o to, żebyśmy na siłę coś wrzucali, ale my na lewicy mamy takie poczucie, że na przykład to, co chcielibyśmy załatwić w pierwszym roku, to rozpoczęcie programu mieszkania na wynajem. Żeby budować mieszkania, żeby nie trzeba było ich kupować, a może mógł je każdy wynająć. Czy to jest kontrowersyjny pomysł? Myślę, że i Platforma by się zgodziła, i PSL by się zgodził. Nie, myślę, że w takich sprawach mniej będzie tutaj kłótni między wami. Natomiast ta kwestia, która jest bardzo istotna dla, także dla ludzi, która powodowała, że tysiące ludzi wychodziło na ulicę, czyli kwestie przepisów aborcyjnych, zgoda. To już jest coś, co pewnie doprowadzi do jakiegoś sporu. No jak z tego wybrniecie, panie pośle? Powiedzmy, że siada pan na tych rozmowach i mówi: liberalizujemy całkowicie. Ale siada Szymon Hołownia, ale uwaga, Szymon Hołownia mówi z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem: nie, 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 najpierw referendum, bo my to obiecaliśmy wyborcom. No i co wtedy robicie? Kto ma to rozstrzygnąć? To nie jest powód, żeby rozbijać rząd, po pierwsze. Mocno chcę to powiedzieć. Ale to jest powód do tego, żeby mówić: słuchajcie, wy macie swój program, my mamy swój program, my gdzieś ustępujemy, wy gdzieś ustępujecie. Lewica mówi, że chce, żebyśmy aborcję zalegalizowali, to wy ustąpcie w innym miejscu, żebyśmy my mogli tutaj to wprowadzić, a my coś poprzemy innego. Polityka kompromisu w tej sprawie się liczy. Lewica nie chce ustępować ze swoich poglądów, bo uważa, że po to jesteśmy w Sejmie, żeby tą nową, nowoczesną, ale też taką otwartą politykę realizować. I dlatego ten pakt rządzenia, wracam do niego jak mantra, bo on by był pewnym świadectwem, ale też zobowiązaniem. Jeżeli przed wyborami coś podpisałeś, chcesz z kimś rządzić, dajesz poczucie bezpieczeństwa obywatelom, że to będzie realizowane, to później nie chowasz głowy w piasek. To jak z Romarem Giertychem. To znaczy, podpiszmy to, co będziemy realizowali. Wszyscy będą wtedy wiedzieli. Nikt z wyborców, ani Lewicy, ani Hołowni, ani Platformy nie będzie zawiedziony. Według mnie to jest bardzo uczciwe postępowanie i mam nadzieję, że inni partnerzy powiedzą: dobra, Lewica tutaj proponuje coś fajnego. A czy sprawa Romana Giertycha, i to już na koniec dopytam, to jest jednak pewien test teraz waszej, nie chcę powiedzieć przyjaźni, bo to nie ma chyba w polityce miejsca na takie słowo, ale jednak takiego partnerstwa? No bo powiedział pan właściwie na początku naszej rozmowy, że de facto oczekuje pan, żeby powiedzieć, że pan użył takiego sformułowania kolaborant PiSu. A to mówili politycy Platformy i PSL-u, ja tylko cytując właśnie, więc czy pan teraz oczekuje, że liderzy pozostałych partii opozycyjnych, w tym Donald Tusk, odetną się i skrytykują decyzje czy tam rozważania na temat startu Romana Giertychy, które mogą uderzyć w kandydata opozycji? Znaczy, czy w jego szansę na uczciwe by było, gdyby wszyscy liderzy opozycji powiedzieli: startujesz poza paktem senackim, to my cię nie wspieramy, my ci nie pomagamy, my po prostu pomagamy tej kandydatce, temu kandydatowi, który był wydyskutowany. Uważam, że to jest bardzo uczciwe postawienie sprawy i dające takie poczucie, że jak na coś się opozycja umawia, to dotrzymuje słowa. A ma pan pewność, że blisko dosyć związana w ostatnim czasie, głównie poprzez Donalda Tuska z Romanem Giertychem, Platforma Obywatelska będzie mocniej wspierać posłankę partii Razem niż jego? Ja ufam w mądrość i Platformy Obywatelskiej, i pana Hołowni, i Lewicy, że nikt nie chce się z nikim kłócić. Wszyscy wiedzą, jakie były zasady paktu senackiego i że współpraca po wyborach jest o wiele ważniejsza niż to, żeby się pokłócić o jedną z kilkuset osób startujących przed tym najważniejszym dniem, czyli przed 15 października. Bardzo dziękuję, panie pośle, za wizytę. Dziękuję bardzo. Pan poseł Krzysztof Gawkowski z Lewicy był z nami.